Proszę bardzo. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, Panie Pośle, dziękuję za dobre pytanie. Szanowni Państwo, jestem posłanką drugą kadencję. No, większość z Państwa z mediami współpracuje już od dłuższego czasu, także Państwo wiecie, ile interwencji podejmowałam. Dotyczyły one każdej dziedziny życia, bo mimo iż pracuję w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Ustawodawczej, to nie zajmowałam się tylko sprawami, którymi zajmują się te komisje. Zajmowałam się także sprawą infrastruktury drogowej w naszym województwie. Zajmowałam się obroną sądu, przeniesienia właściwości sądu. Wieloma sprawami, które na co dzień walczymy tutaj w naszym regionie. Jestem posłanką stąd. Tutaj się urodziłam. Urodziłam się w Olsztynie. Kocham nasz region. Kocham Olsztyn. I chciałabym, żeby tutaj nie była Polska B, tylko żeby tu była Polska A. Żeby wszystkie środki, które są przeznaczane na bogatsze regiony, trafiały także dla nas tutaj. Żebyśmy nie byli gorzej traktowani. W międzyczasie, w tej kadencji podjęłam się około 500 interwencji poselskich, około 500 porad prawnych. Setki interwencji, które dotyczyły naszego regionu, bo także oczywiście jestem posłanką polską, jestem Polką, więc wiele także kwestii dotyczyło całej Polski. Ale przede wszystkim na sercu leżał nam mój region i o ten region zawsze walczyłam. Jeżeli zostałabym dalej posłanką, jeżeli oceniono by moją pracę, wyborcy oceniliby moją pracę dobrze, to chciałabym dalej zajmować się prawami człowieka w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałabym zajmować się problemami naszego regionu i coraz więcej walczyć o to, żeby nasz region liczył się w Polsce jako region, który potrzebuje tutaj wsparcia. Potrzebuje wsparcia, ponieważ jak Państwo wiecie, mamy gorzej, mamy większe bezrobocie, brak inwestorów. Infrastruktura drogowa niestety, ale nie jest najlepsza. W związku z tym liczę na Państwa głos, a to co zrobiłam jest na mojej stronie internetowej dostępne www.iwonaarendt.pl. Zapraszam, tam informuję o wszystkim, czym się na co dzień zajmuję. Dziękuję bardzo.